W dzisiejszym filmie odwiedzimy południe Sardynii. Zaczniemy od starożytnego miasta Nora, a potem udamy się w rejon Chia, do Zatoki Aniołów, gdzie znajdują się najpiękniejsze plaże na południowym wybrzeżu. Spacer wzdłuż plaży prowadzi nas do parku archeologicznego Nora. To legendarne, starożytne miasto położone na cyplu Kapopula. Znajduje się na zachód od Cagliari. Zbudowane zostało na wcześniej istniejącej osadzie z okresu nuragijskiego przez Fenicjan. W czasach rzymskich było również stolicą prowincji Sardynia i Korsyka. Stanowiło istotne centrum handlowe i gospodarcze w tej części Morza Śródziemnego. Dochodzimy do rzymskiego teatru zbudowanego w centrum miasta. To jedyny teatr rzymski na całej Sardynii tak dobrze zachowany. Latem odbywają się tu koncerty i przedstawienia. Obszar dawnej metropolii jest rozległy, gęsto pokryty ruinami i nawet na niewprawnym archeologicznie oku robi wrażenie. Ruiny tego miasta liczą ponad 2000 lat. Wokół nas świat, który jak Atlantyda ginie powoli, lecz nieustająco w morskich otchłaniach. Opłata za wstęp do stanowiska archeologicznego wynosi 8 euro dla osoby dorosłej. Dzieci do lat 6 zwiedzają bezpłatnie. Niezwykłe to miejsce, niewielki półwysep z trzech stron otoczony wodą, za sąsiada mające osamotnioną hiszpańską wieżę. Teraz jest tam latarnia morska. Niestety nie można do niej wejść. Thank you.
Żegnamy starożytne miasto i udajemy się dalej do oddalonej o 30 km Chija. W drodze zobaczyć można liczne jeziora, w których w okresie od października do marca brodzą flamingi. Jeśli preferujecie duże i rozległe plaże, które łączą w sobie piękne widoki i dobrą infrastrukturę, na pewno spodoba Wam się Chija Beach na Sardynii. To 6-kilometrowa piękna plaża, podzielona na 4 części nieregularnym wybrzeżem. Bez przesady można powiedzieć, że należy do najpiękniejszych plaż na wyspie. Posiada niepowtarzalny urok, przeźroczyste morze z kolorami od szmaragdowego po ciemno-niebieski. Klify przeplatane są długimi plażami z piaskiem w kremowym lub złotawym kolorze, który ładnie kontrastuje z turkusową wodą. Podobno plaże są tutaj najładniejsze w tej części wyspy, dlatego latem przyciągają całe pielgrzymki turystów. Plaża jest idealna dla rodzin z dziećmi, turystów nastawionych na leniwe opalanie, ale także dla osób aktywnych, które mogą uprawiać tutaj przeróżne sporty wodne i lądowe. Na całej długości zapewnia łagodne i bezpieczne wejście do wody. Przy brzegu jest płytko, nie ma uskoków ani spadków głębokości, można bez obaw kąpać się nawet bez większych umiejętności pływackich. Plaża to jednak nie tylko wyjątkowe widoki, ale również dobra infrastruktura i sporo udogodnień dla plażowiczów. Jest tu spory parking, na którym można zostawić auto. Są wypożyczalnie parasoli i leżaków, a także akcesoriów do uprawiania sportów wodnych. Jeśli znudzi Wam się plażowanie, można z powodzeniem poruszać się ścieżkami z ładnymi widokami. W stronę miejscowości Pinus wzdłuż wybrzeża prowadzi nadmorska ścieżka zwana Drogą Rzymską, która zaczyna się w miejscowości Nora, w której byliśmy wcześniej. Trasa dobra zarówno na spacer, jak i wycieczkę rowerową. No, wystarczy kąpiel w tej pięknej turkusowej wodzie. Na dzisiaj dosyć atrakcji. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli poznaliście ciekawe miejsca na Sardynii, napiszcie w komentarzu. Na naszym kanale znajdziecie także kilkanaście filmów z naszych pobytów na tej pięknej wyspie w playliście Smak Sardynii.